Mądry wywiad RMF FM. Stefan Niesiołowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu. Ma pan jeszcze siłę i ochotę, by bronić Lecha Wałęsy? No, w tej sprawie Borusewicza to tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Nie da się bronić Wałęsy. To wypowiedź, najdelikatniej mówiąc, całkowicie niepotrzebna i szkodliwa wyłącznie dla Lecha Wałęsy. No rozumiem, że kiedy mówi, że Borusewicz to agent albo prowokator, którego należy prześwietlić, pan odcina się od niego, no, i potem. Nie ma o czym mówić, panie redaktorze, na wypowiedź o tym, ten fragment akurat, no haniebny, no, czy kompromitujący, nie wiem, jakich, nie chcę tam jakichś zamocnych słów. No. Wałęsie nikt wielkości nie odbierze, jak Piłsudskiemu ma pomniki, a jednocześnie pamiętamy te słynne wywiady Dnoka, Konstytuta, Prostytuta o Marianie Kukielu, Kukielinka, no to, ale to czy Polacy Piłsudski tego nie pamiętają. Jako bardziej kontrowersyjny niż jako postać historyczna. No tak, tak, no Wałęsa tych słów nie powinien nigdy powiedzieć i to tyle i będzie się z nich wycofać, bo nikt nie rozumie w ogóle, o co się ci ludzie kłócą. Znaczy nie kłócą się, Borusewicz się to zachowuje z wielką godnością. Zwłaszcza, że z Mongolii? Nie, no nie tylko. No, ale może Mongolii jest tak, że radia działają i telefony działają. Natomiast nic Borusewicz nie powiedział, jeszcze raz powiedział właściwie tak bardzo ładnie. No, Wałęsie to, myślę, delikatnie jeszcze raz mówię, chluby nie przynosi. Może, panie pośle, za bardzo mu pozwoliliście uwierzyć w siebie i własną nieomylność. Może ale trzeba kto było mu pozwolił? Kto? Wy, politycy Platformy i wy, politycy tego obozu. No, cokolwiek by Wałęsa nie powiedział, biliście brawo. Nie, nieprawda. Nieprawda. Wiele wypowiedzi było delikatnie mówiąc takich, że braw nie biliśmy. To nie jest polityk Platformy. On bardzo wiele rzeczy też mówi przykrych dla nas, no, ale no, masz do wyboru PiS-em, a Platformą, Wałęsa postępuje bardzo racjonalnie, w przeciwieństwie do wielu innych ludzi, którzy się cieszą, jakoś zacierają ręce, jak się coś uda PiS-owi, w czym przypominają rosyjską inteligencję, która się cieszyła z bolszewickiego puczu, niesłusznie nazywanego rewolucją. I potem w łagrach mieli znakomitą okazję, żeby sobie podyskutować. Czyli rozumiem, że ci, którzy dzisiaj krytykują Platformę, są jak intelektualiści, których bolszewicy wsadzili do łagra. Mówię o pewnym podobieństwie. Nie ma, no Kaczyński to nie Trocki, Lenin. I ja nie twierdzę, pani Stankiewicz to nie Kołłątaj, prawda, ale ja twierdzę, że istnieje pewne podobieństwo, jakiejś bezmyślnej zupełnie radości ze strony części intelektualistów, części mediów z powodów sukcesu PiS-u, to jest zagrożenie dla demokracji i dla Polski. Ale patrzymy, jak Platforma rządzi i wiele osób ma absolutnie uprawnione prawo, absolutnie uprawnione argumenty krytyczne wobec Platformy. Znaczy krytyczne argumenty oczywiście można mieć zawsze. A pan widzi jakieś grzechy i zaniedbania własnej partii? Słabości? To drobne, drugorzędne, trzeciorzędne zawsze są. To jest tak, że człowiek nie jest doskonały, ale proszę bardzo, proszę mi powiedzieć, czy istnieje możliwość rządzenia lepszego, czy istnieje możliwość zrealizowania tych postulatów, bo jeżeli ktoś mówi tak, wysokie bezrobocie, problemy służby zdrowia, edukacji, proszę bardzo, tylko co, to bezrobocie może ktoś zlikwidować? Czy jest dzisiaj polityk, czy partia, która zlikwiduje to bezrobocie? To niech powie, co trzeba zrobić. No ale, czyli co, to, że nagle sondaże zaczęły wam delikatnie mówiąc, nie przynosić chwały i chluby, to uważa pan za niesprawiedliwość losu? Nie, tego nie powiedziałem. Ja uważam, że to jest, wiele czynników się na to złożyło. No to dlaczego także się tak pewne stało? Pewne zużycie rządzenia, sprawowanie władzy trochę zużywa. Bo wielu pańskich kolegów bije się w piersi. Mówi tak, rzeczywiście popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Robią, że tak uważają, to niech powiedzą, co mamy zrobić w takim razie. Co to znaczy w ogóle? No, to by, dobrze mówimy, musimy rozmawiać rozumnie. No, czy istnieje w Polsce partia, siła polityczna, czy ktoś ma program, żeby te problemy, mankament, jest kryzys. Ale jesteśmy ofiarą kryzysu. Nikt tego nie rozwiązuje. No właśnie wczoraj Kaczyński zdążył już powiedzieć. Niebywałe chamstwo. Dlaczego się tym media nie zajmują? Polityk, który aspiruje do władzy, mówi o jednym z biznesmenów. To za stary człowiek, żeby miał dzieci i cała sala rechocze i razem z nim na czele. No, przecież poziom pani Pawłowicz. No dobrze, czy ale to jest format, czy tak kiedykolwiek powiedział Tusk, czy to jest format premiera? To no, chamstwo. Tusk mówi też wiele ostrych rzeczy. Coś takiego powiedział, proszę przypomnieć. Czy ten poziom chamstwa kiedykolwiek sformułował jakiś liczący się lider Platformy? Natomiast jeśli chodzi o zarzuty, że rząd przysypia, że w Sejmie niewiele się dzieje, wszyscy mówią w Platformie, musimy to zdynamizować, musimy coś z tym zrobić. Nie, musimy zrekonstruować rząd. Coś, nie zaproponuję. Przed rekonstrukcją rządu przestrzegam. Mam duże doświadczenie polityczne. Jestem od początku w Sejmie i przestrzegam
przestrzegam przed tym zabiegiem. Na ogół przynosi efekty odwrotne. Nie będziemy, ja bym nie ulegał. Czy to nie zmieniałby pan nikogo w rządzie? Nie. Wszyscy się panu podobają? Ja bym nie ulegał, nie mówię, że mi się podobają. Nie zmieniałbym w atmosferze medialnej nagonki i pewnego polowania. A jakiej medialnej nagonki? No, czy medialna krytyka jest nagonką? Tak. Znaczy ta forma, kiedy nie ma nic pozytywnego. Proszę włączyć jakiego. Ja wiem, że wszyscy dziennikarze to robią, żeby było jasne, ale jest ich wystarczająco dużo, ale... żeby mówić o pewnej propagandzie klęski. A pan by chciał, żeby peany na czyjś rządu śpiewali? Nie, ja bym chciał, żeby prawdę mówiono. Ja tylko to, no to... za dużo żądam, żeby w Polsce pokazano, że także coś się robi to dobrego. To niech pan powie prawdę. Gdzie są proszę inwestycje bardzo. Polskie? No, gdzie jest zapowiedziana reforma emerytur górniczych? Gdzie jest reforma KRUS-u? Reforma emerytur górniczych budzi wściekły opór, jak pan widzi, górników i rząd się waha w tej sprawie. Ja bym się nie wahał. No ale proszę bardzo, gdzie? Wczoraj w Gdyni, stocznia Gdynia, 3,5 tysiąca ludzi pracuje. Stocznia marynarki wojennej przestała zwalniać zatrudnień. Tak, jest w upadłości, ale to upadłość się właśnie kończy. W tej chwili ten proces się zmienia. Przestano zwalniać. 700 osób pracuje. Czy jedno zdanie rzecznik powiedziano rządu... na temat przemysłu stoczniowego w Polsce, który odżył. Rzecznik rządu mówi, zrzucanie tak. winy na media to bardzo zła metoda. Winy należy szukać w sobie. Dobrze, no gratuluję. Proszę bardzo. Ja nie mówię jeszcze raz, żebyśmy się rozumieli. Ja nie mówię, że sama w ogóle wina pewnego kryzysu politycznego, który powstał wokół Platformy, to jest mediów. Nie powiedziałem tego. Tylko twierdzę, że od mediów można oczekiwać głębszej, precyzyjniejszej diagnozy, mądrzejszej, rozumniejszej. Przede wszystkim także tego, żeby pokazać, że Platforma nie ma alternatywy dzisiaj politycznej. No jest. Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No, a co oni proponują? No dlatego, że wpędzą w Polskę w nieszczęście, bo już raz rządzili, teraz co mówią? No, ale jakie nieszczęścia wynikły z tego, że PiS mamy niższe no podatki mało? Po Prawie i Sprawiedliwości. Mieliśmy wysoki wzrost gospodarczy za Prawa i Sprawiedliwości. Ataki na tron. No nie chcę tego powtarzać. Dwa lata, że nie ma wywazie, który trwa 5 minut, czy tam 8, nie da się tego wyłożyć. Ale proszę bardzo, dzisiaj oni mówią tak, zlikwidujemy bezrobocie. To ich powiedzą. Ale wy też mają... tak mówiliście, nie. jak byliście w opozycji. Nie mówiliście. Może, że zlikwiduje. Nikt nie mówi, że zlikwiduje bezrobocie, ale że ma pomysł na bezrobocie. Pracy, milion miejsc pracy. A wy mówiliście, że ludzie zaczną wracać z emigracji. Gdzie są ci ludzie z emigracji, którzy wracają? To, że wyjeżdżają do Anglii cały czas. Bo powstał kryzys. Myśmy to mówili, nie było kryzysu. Kiedy słyszy pan swojego kolegę z Instytutu Myśli Państwowej, czyli Romana Giertycha, Donald Tusk musi ustąpić z funkcji premiera, jeśli chce uratować Platformę i wygrać przyszłe wybory. To jest wypowiedź bardzo delikatnie, mówię tak, że mówię, że niepotrzebna, nieprzemyślana. Ja nie widzę żadnej tutaj Giertych potrzeby. Giertych mówi, Tusk wpadł w amok. Wybory europejskie wygra już PiS. Dobrze, ale ja no, nie jestem rzecznikiem pana Giertycha. Nie odcina się pan też od tych słów. Nie, odcina się, to komu, w PRL-u się ktoś odcina od kogoś. Ja po prostu nie, tych wypowiedzi nie popieram, nie biorę za nie odpowiedzialności. Uważam je przede wszystkim za nieprawdziwe i za szkodliwe. Czyli mówi pan Donaldzie, do przodu, tak dalej, nie zmienia Donaldzie, nic, nie jest dobrze. Generalnie mówię tak, nie należy ulegać presji i pod wpływem nacisków zmieniać, wyrzucać ministrów, czy zmieniać. Spokojnie. Spokojnie trzeba to przemyśleć, nie widzę powodów. A druga rzecz, nie należy reagować histerycznie. Sondaże w granicach błędu statystycznego w gruncie rzeczy niczego nie zmieniają. Stefan Niesiołowski, dziękuję bardzo.